Proszę sobie wyobrazić, młody człowiek siada do komputera i zaczyna grać. Jest on tak skuteczny, że razem z nim grać i oglądać go w akcji chcą miliony ludzi. Miliony ludzi. A w ciągu dnia ile zbiera? No on ma na przykład, może nie tyle co w ciągu dnia, ale ma ponad milion, grubo ponad milion subskrypcji. Wprawdzie jego konkurencja z innego kraju ma 36 milionów, ale on jest na najlepszej drodze, żeby zagrozić tej konkurencji. Jak się jest prawdziwą gwiazdą YouTube'a? Jak do tego dojść? Co trzeba robić? Dzisiaj jeden z takich ludzi u nas w studiu. Rezigiusz, czyli Remigiusz Jakub Wierzgoń, to z wyglądu zwyczajny nastolatek. Jednak chłopak jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów młodego pokolenia. Jego pasją są gry komputerowe. Postanowił więc podzielić się nią z innymi internautami. 4 lata temu założył pierwszy kanał na YouTubie. Filmy Remigiusza błyskawicznie zrobiły furorę w sieci. Jestem Remek, a to filmik wykazuje 100 milionów wyświetleń. 100 milionów wyświetleń. Dziś 18-latek ma na swoim koncie ponad milion subskrypcji i 160 milionów wyświetleń. Biznes Reziego kręci się jak szalony. Chłopak ma w sieci kilka kanałów. Sprzedaje też kubki, bluzy, koszulki. Poznałem mega wielu ludzi super pozytywnych i fajnych. Popularność postanowił wykorzystać w szczytnym celu. Na swoim profilu ogłosił akcję sprzedaży gadżetów ze swoim logo. Dochód miał być przeznaczony na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Przez tą akcję, którą wymyśliliśmy z ekipą, popadłem wiele refleksji naprawdę i reasumując, większość z nas ma się dobrze, to czemu by nie podzielić się fragmentem tej dobroci z ludźmi, którzy jej potrzebują, a dokładnie dzieciakami, bo myślę, że to jest fajna sprawa. Reakcja fanów przerosła jednak jego oczekiwania. Uzbierał prawie 140 tysięcy złotych. Tomaszu Kamelu właśnie chodziło mi o tę niezwykłość, że w ciągu dnia uzbierał prawie 140 milionów. Podkreślmy to i pokażmy tego człowieka cudownego na żywo u nas w programie Rezigiusza. Witam. Poczekaj, jeszcze raz. 140 milionów wyświetleń. A jeśli chodzi tysięcy. O tysiące złotych, to było ich 140 tysięcy prawie, że co jest i tak kolosalną kwotą. Dokładnie. Gratuluję ci takich hojnych fanów. Nie tylko mi, bo to też w zasadzie zasługa fanów znacznie. Właśnie ich ci gratuluję, że masz takich ludzi wokół coś siebie, którzy tego, idą za tobą, kiedy proponujesz takie inicjatywy. Ale bez ciebie to by też nie wyszło. No tak, jak najbardziej. I to jest, powiem ci, tak naprawdę główny powód, dla którego postanowiliśmy namówić cię na przyjście tutaj do nas, bo twój sukces jest niezaprzeczalny, ale i to, że masz otwarte serce na innych. Jak najbardziej. To jest fajne właśnie, że jesteśmy taką jedną wielką rodziną, która gdy trzeba, to pomaga innym. Mm. Kochany, powiedz, jak ty to sobie wymyśliłeś, że wymyślisz taką akcję charytatywną, czułeś taką potrzebę serca, czy chciałeś jakoś podkręcić swój kanał na YouTubie, który i tak jest mocno podkręcony? Chodzi tu o to, że rok 2014 był niesamowitym rokiem, szczególnie też dla mnie prywatnie, ponieważ działo się wiele rzeczy w nim niesamowitych. Zorganizowaliśmy naprawdę ogromną imprezę też w wakacje dla tych wszystkich fanów, gdzie właśnie się nie spotkaliśmy, bo to 7 tysięcy osób. Mój kanał też zresztą niesamowicie fajnie się rozwinął. Stworzyłem też właśnie ekipę Resistal, z którą właśnie w tym momencie sprzedajemy te wszystkie koszulki dla fanów. No i działo się tyle pozytywnych rzeczy, że postanowiliśmy jakoś ten fragment dobroci oddać. No i wymyśliłem pewnego dnia w zasadzie bardzo spontanicznie, że z całego jednego dnia, właśnie z tego 31 grudnia, całe te wszystkie te zamówienia, które wpadną tego dnia, zostaną przekazane właśnie na ten szczytny cel. I z tego się zrobiło prawie 140 tysięcy. Dokładnie, 112 tysięcy wpłaci netto, ponieważ trzeba było oddać podatek VAT urzędu, dlatego trzeba było właśnie takich kroków dokonać. Mimo wszystko jest to ogromna kwota, którą możemy przekazać właśnie na ten szpital rehabilitacyjny, który pomaga w zasadzie dzieciakom po różnych wypadkach, po niesamowicie fajnych sprawach, które potrzebują rehabilitacji. A zaskoczyła cię ta kwota? Myślałeś, jak najbardziej. Myślałeś, że ile zbierzesz? Kurczę, strasznie nas zaskoczyła. Szczególnie mnie prywatnie, bo ja myślałem, że uzyskamy 15-20 tysięcy. To było tak sobie prywatnie o tym myślałem. I to by była ogromna kwota, niesamowita. Byłbym niesamowicie zadowolony. Po czym, gdy rano obudziłem się i zobaczyłem właśnie na komputerze, jaka jest kwota, gdzie już wtedy było chyba około 12:40 czy 30 tysięcy złotych, zaczęło mi serce strasznie bić, tak teraz zresztą. I naprawdę to był szok mój. W tym momencie też w zasadzie uświadomiłem sobie, jaką jesteśmy ogromną mocą w internecie. Potęgą. To jest coś niesamowitego. Absolutnie. Mogę powiedzieć, że gratulujemy, prawda? Ci tego sukcesu. Ale to jest klasyczna telewizja, ta, którą Państwo znają od lat. Wielu z naszych widzów być może rzadziej zagląda do internetu. Wielu z nich może nawet zadawać sobie pytanie, okej, ale kim jest ten chłopak? Dlaczego on jest taki popularny? Czemu? Właśnie nie tyle dlaczego, co czemu swoją popularność zawdzięcza? Opowiedz chwilę o tym, co ty robisz.
co ja robię? Szczerze mówiąc, bawię się. To jest niesamowita rozrywka w tym całym internecie. Nagrywam filmiki na YouTube'a od 4 lat już. Słuchaj, te filmiki dotyczą tego, że ty siadasz przed komputerem i zaczynasz grać w gry komputerowe. Nie tylko, ale jednak, gram w gry komputerowe, przyznam. Na podglądzie w małym okienku widać twoją twarz i słychać twój komentarz do tych gier. I ludzie kochają to oglądać. Szczerze mówiąc, no kochają, to muszę przyznać. Czy oni grają z tobą, czy obserwują ciebie w akcji? Bardzo często gramy razem, gramy wspólnie na różnych serwerach i możemy razem kooperować. Mimo wszystko polega też cała idea tych filmików, polega na tym, że zaczynam grać w grę, przy okazji też komentuję i czasem nawet w zasadzie filmiki nie dotyczą w 100% tej gry, bo często komentuję i mówię o różnych innych sprawach, typu na przykład takiej, że babcia dzwoni przez telefon i mówi, pomóż mi Remku, bo mam jakąś tam potrzebę. Ja w tym momencie idę i pomagam babci i ludzie z tego też mają niesamowity fan. To jest też bardzo fajne, że babcia też w zasadzie miała swoje wystąpienie. Czyli jeżeli już ta historia mówi mi, że ty też masz normalne życie, bo przecież nie siedzisz cały czas przed komputerem. Uczysz się, dobrze się uczysz? Czy się dobrze uczę? Myślę, że tak. Mimo wszystko kiedyś jeszcze, gdy rodzice tego tak bardzo nie pojmowali. Cicho, że sztywniara? Nie jestem sztywniara. Chcę, żeby chłopak też miał normalne życie w realu. Oczywiście. Ale ona... Rodzice nawet kiedyś na początku dawali mi wymogi, czyli 4-0 musi być, znaczy komputera nie ma, nie? Okay. Nie mogę grać. Nieraz było tak, że korki mi wyłączali. I naprawdę... Tyle, że w międzyczasie ty zrobiłeś tego całkiem spore przedsięwzięcie. Tak. Na początku rodzice o tym w ogóle nie wiedzieli. Teraz rzeczywiście się to strasznie, strasznie rozwinęło i sam nie nadążę na tym, co się dzieje. Naprawdę. Słuchaj, jesteś rozpoznawany na ulicy, przepraszam? Jeszcze? Przez młodych? Tak. Bardzo często. I czujesz się gwiazdą? Czy czuję się gwiazdą? Nie wiem, ale robię to, co uwielbiam robić w internecie i to sprawia mi niesamowitą przyjemność. Ludzi, którzy grają tak jak ty w gry i włączają sobie podgląd, są tysiące, żeby nie powiedzieć setki tysięcy. Bardzo dużo. Na czym polega twój sukces? Na czym polega mój sukces? Myślę, że spontaniczność, otwartość i szczerość, bo w internecie nie wolno kłamać. To Kat zauważy po kilku minutach, że ktoś nawija nie tak jak trzeba, że to nie jest otwarte, to nie jest szczere. Ale to super, się liczy, moim zdaniem. Super cię poznać. Mogę jeszcze na koniec o babcię zapytać, czy ona rozumie, co ty tam w tym komputerze wyprawiasz? Szczerze mówiąc, raczej nie do końca, ale chyba teraz ogląda, także serdecznie pozdrawiam. Nie próbowałeś jej wytłumaczyć? Próbowałem. Kiedyś? Nieraz próbowałem, naprawdę. To jest już jednak inna generacja. Mimo wszystko jest bardzo zadowolona i cieszy mnie to, że też jest to wsparcie. Twój największy konkurent to PewDiePie, dobrze mówię? Największy konkurent? Szczerze mówiąc, ja nie patrzę na to z tytułu konkurencji. Ale nie zmierzam do tego, że on ma chyba 36 milionów subskrypcji. Tak, ale on działa ogólnokrajowo krajowo to ty działasz, on działa, nawija, że tak powiem. Tak, on działa ogólnoświatowo i w Polsce. Wspominam o tym, bo chciałem ci tego życzyć, żebyś ty też w pewnym momencie zaczął działać ogólnoświatowo. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękujemy, jesteś fajny, przystojny i inteligentny i tak ma być, proszę państwa. Tak ma być. Takich więcej gości na nowe rok i takich chłopaków w ogóle w życiu dziewczyn naszych. Proszę państwa, a teraz będą...